Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na listopad, czyli już przedostatni miesiąc w tym roku, w roku kalendarzowym i w roku fantastycznym, gdyż moja akcja już powoli dobiega końca, mamy przedostatni motyw i na listopad mamy temat... Listopad jest mroczny i ciemny, tak to chyba jakoś było, więc wybieramy sobie książki z jakimś mrocznym i ciemnym tytułem. Może to być typowe słowo ciemny i mroczny i ja właśnie takie tytuły sobie wybrałam, ale interpretacja dowolna, może to być również jakaś mroczna okładka albo po prostu jakaś mroczna książka. Jeżeli macie ochotę w tym momencie na czytanie właśnie tego typu książek, no to myślę, że to idealnie się wpasowuje w ten nasz motyw listopadowy i od razu też Wam powiem, taka mini zapowiedź na przyszły rok. Na ten moment nie planuję wznawiać fantastycznego roku w roku 2023. Myślę, że zrobimy sobie rok przerwy, bo on tak trochę za bardzo zawładnął tymi moimi TBR-ami i bardzo się angażuje w to, żeby czytać faktycznie te książki z tych motywów i jednocześnie trochę za mało czytam literatury popularno-naukowej, literatury faktu, jakichś takich właśnie klasyków na przykład. Też mi troszkę tego brakuje i myślę, że na przyszły rok zrobię trochę inne wyzwania czytelnicze, ale o tym pewnie więcej będę mówiła już przy końcówce roku, może gdzieś tam w grudniu. Będą zupełnie inne wyzwania moje, jeżeli Wy będziecie się chcieli dołączać, no to jak najbardziej zachęcam, ale takich motywów miesięcznych, tak jak mamy w tym roku, na ten moment nie planuję, ale może wrócimy z wersją drugą w roku jeszcze kolejnym, jeżeli jeszcze w ogóle tu będę, to są takie bardzo dalekosiężne plany, no ale tyle z ogłoszeń parafialnych i już przechodzimy do tego mojego TBR-u mroczno-ciemnego. I ja faktycznie, tak jak już mówiłam, wybrałam sobie tytuły tylko z tym mrocznym, ciemnym w tytule, bo zauważyłam, że bardzo dużo takich książek chciałabym przeczytać, więc tak sobie je tutaj wbiłam na ten TBR i tutaj spoglądam, mam 6 tytułów. I pierwszym tytułem jest coś, co od dawna już jest na moim TBR-ze i od dawna chciałam to przeczytać. W ogóle w jednym chyba z filmów z... początków chyba tego kanału nawet opowiadałam o tej serii i nadal po nią nie sięgnęłam, więc to jest ten czas i to obiecuję Wam, że to będzie pierwsza książka, po którą sięgnę w listopadzie, tak rozpocznę ją w listopadzie, bo dużo mam rozpoczętych jeszcze. I jest to Mroczniejszy odcień magii Wiktorii Schwab, czyli pierwsza część trylogii Odcienie magii. No trylogii, którą jak już mówiłam, mam w planach, już właściwie mówiłam o niej chyba kilkukrotnie, ale to było dość dawno, więc może nie pamiętacie. Wiem tylko tyle, że mamy tutaj różne Londyny. Mamy Londyn szary, bez magii, mamy Londyn czerwony i biały i jakiś taki zapomniany czarny Londyn, który kiedyś chyba władał magią, a teraz już nie istnieje, nie jestem pewna. I mamy bardzo niewielu podróżników, którzy między tymi Londynami mogą się przemieszczać i właśnie naszym głównym bohaterem jest chyba Kel, on się tak nazywa, i on jest przemytnikiem między tymi światami bodajże i no wpada trochę w pułapkę, podczas gdy przemyca jakiś zakazany przedmiot z tego właśnie czarnego Londynu, no i tam się cała jakaś intryga zawiązuje. Nic więcej na ten temat nie wiem, ale wiem, że to jest jedna z takich bardziej popularnych trylogii, książek w ogóle tej autorki i takich bardziej lubianych. Mój brat na przykład uwielbia tę trylogię i właśnie widziałam, że on dał 10 na Lubimy Czytać i wtedy ja mu kupiłam tę dylogię Vicious i ten Vicious mu się mniej podobał. A mi za to Vicious się dość dobrze podobało, co prawda Vengeful już nie za bardzo, ale Vicious było spoko, więc myślę, że no ta trylogia też może mi podpasować. Zobaczymy, czy zgadzam się tutaj z moim bratem w jego opiniach. I jak już jestem przy Wiktorii Schwab, no to mam tutaj też drugą książkę z mrocznym tytułem, bo jest to Mroczna Krypta. Niedawna jakaś taka premiera, tegoroczna na pewno, gdzie się tam widziałam. To jest w ogóle takie wydanie zbiorcze, bo to chyba było wydane w 2 tomach, o ile się nie mylę. I one są wydane w jednym tomie, to generalnie jest Mroczna Krypta, ale no gdzieś tam chyba za granicą to było podzielone na dwie książki, a u nas wydawnictwo to wydało w jednej. O ile teraz nic nie pokręciłam, bo jeszcze był niedawno wydawany Galant, ale myślę, że to właśnie chodziło o Mroczną Kryptę. I w Mrocznej Krypcie mamy taki motyw
żyć zamienianych na księgi, na historię. Już ten motyw gdzieś tam się pojawiał i w filmach, i w książkach, przynajmniej ja go tak kojarzę, ale może to będzie ugryzione z jakiejś innej strony, gdyż ludzie po śmierci są nazywani właśnie historiami i są chyba trzymani w jakiejś takiej wielkiej bibliotece, takim zbiorze tych ksiąg, którymi no, opiekują się pewni ludzie, pewna grupa ludzi. No i pewien człowiek umiera i jego wnuczka stara się wejść w jego ślady i również zaopiekować się tymi księgami i okazuje się, że jakiś tajemniczy zbir tutaj w tym świecie wyczyszcza niektóre rozdziały. Nie wiem jak to się dzieje, ale może wyrywa albo jakoś tak wykasowuje, nie mam zielonego pojęcia. No i on po prostu stara się usuwać niektóre części niektórych historii, a te historie nie mają prawa ujrzeć światła dziennego czy coś takiego, więc jest dobra intryga. Ja generalnie lubię ten motyw takich właśnie historii zapisanych w książkach, w ogóle książek o książkach, więc myślę, że to też może być w moim klimacie. Ja w ogóle z tą Wiktorią Schwab mam taki mieszany stosunek, bo Niewidzialne życie Adila Ruh podobało mi się tak średnio, więc no jakoś tak nie połam do niej wielką miłością, no ale chcę spróbować. Więc w tym miesiącu spróbuję na dwa fronty, bo spróbuję właśnie Mroczniejszy odcień magii i właśnie Mroczną kryptę, no więc zobaczymy jak to z tą Wiktorią Schwab u mnie jest. No i to były dwie książki, co tutaj mam jeszcze? A, mam fajny tytuł, który ma i mroczny i ciemny w tytule i jest to W ciemnym mrocznym lesie Ruth Ware, czyli jedna z nowszych jej książek, przynajmniej wydanych w Polsce, z tego co widziałam, bo to jest jakaś taka nowość ostatnia na Legimi. I właśnie pomyślałam, wow, dobra, to mi się wpasuje idealnie w listopad i to będzie moja ostateczna decyzja, czy ja z Ruth Ware się lubię, czy nie lubię, bo pod kluczem sama historia podobała mi się bardzo, zakończenie mi się podobało nie bardzo, w ogóle mi się nie podobało. Śmierć pani Wesołej całkowicie była taka średnia ta historia i tu zakończenie nic nie psuło, ale jednocześnie no też nie wywyższało tej historii, więc no było tak sobie. Ale no generalnie chyba śmierć pani Westaway przez to, że zakończenie nic nie zepsuło, jest u mnie troszkę wyżej w rankingu niż pod kluczem. Ale i tak nie ma szału i zastanawiałam się, czy nie porzucić tej autorki i w ogóle już nic więcej jej nie czytać, ale jako, że ten tytuł się tak idealnie wpasowuje w mój listopad, to dam jej ostatnią szansę. Może w ogóle zrobię jakiś taki cykl filmów z dawania ostatniej szansy autorom i przekonywania się, czy ten autor pisze dla mnie, czy nie dla mnie. I Ruth Ware tu jest dobrym przykładem, więc myślę, że od niej możemy rozpocząć taki cykl. I to będzie moje ostateczne rozprawienie się z tą autorką. Albo tak, albo nie. Generalnie o fabule, bo chyba nic nie powiedziałam, to wiem tyle, że dzieje się to w lesie. Mamy tutaj dwie przyjaciółki, których drogi się rozeszły ponad 10 lat temu i jedna dostaje zaproszenie na wieczór panieński od drugiej, właśnie który się dzieje w jakimś domku w mrocznym lesie, no i tam dzieją się jakieś zbrodnie, morderstwa i trochę taki vibe poczułam i nie było już nikogo, Agaty Christie, czyli taka ograniczona miejscówka z pewną liczbą osób i ktoś tam znika i staram się dowiedzieć, kto jest mordercą. Przynajmniej ja to tak widzę z opisu, zobaczymy jak to będzie fabularnie, więc może być ciekawie. Ja generalnie horrorów nie lubię, więc takie mroczne lasy mnie trochę przerażają, ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie aż tak horrorowo, a bardziej kryminalnie i że faktycznie to będzie tak, że przekonam się do tej autorki po tej książce, no albo nie, zobaczymy. To była trzecia książka, co tutaj mam jeszcze? A, Mroczne umysły. Jest to dość popularna książka, ja ją tak widziałam już bardzo wiele razy, bo to jest już książka z kilkuletnim stażem, ona ostatnio została wznowiona, dlatego też pojawiła się gdzieś tam na Legimi i znowu odżyła w moim umyśle. Nawet był film i ja tego filmu też nie widziałam, film albo serial, ale kojarzę o co chodzi, mamy tam grupę nastolatków, którzy zyskują jakieś moce, bo w tym świecie jakoś tak właśnie nastolatkowie chyba umierają, a ci, którzy nie umierają, to zyskują jakieś moce i jadą do jakiegoś obozu treningowego, żeby uczyć się panować nad tym. Nie wiem, coś w tym stylu. Taka generalnie trochę sztampa, ale ze względu na to, że to powstało
kilka dobrych lat temu, no to był taki pewnie początek tych takich właśnie historii młodzieżowych, więc myślę, że to może być coś ciekawego. To ma dość dobrą ocenę. No, lubimy czytać, chyba tam sprawdzałam, więc chciałabym się przekonać, czy to jest coś dla mnie, to będzie też coś luźniejszego, no bo tutaj mamy za to młodzieżówkę, takich powiedzmy może superbohaterów nawet, więc może to rozbije te moje mroczne tytuły tutaj w tym listopadzie. I coś, co może rozbić te mroczne tytuły, to również książka dla dzieci, więc fajnie, bo będę miała i tutaj takie właśnie tytuły typowo dla dorosłych, i coś dla młodzieży, i coś dla dzieci, i tym czymś dla dzieci są Księgi Mroku. I to jest książka, która mnie przekonała okładką i właśnie dlatego dodałam sobie ją na półkę na Legimi, a dopiero potem zaczęłam o niej czytać. I to jest książka niby skierowana dla dzieci, ale w sumie nie wiem, muszę przeczytać, żeby się przekonać, bo ona brzmi dość strasznie jak na książkę dla dzieci, bo mamy chłopaka, który lubi, zaczytuje się w horrorach, właśnie w takich historiach bardzo mrocznych, i on pewnego razu gdzieś tam idzie jakimś korytarzem i trafia na mieszkanie, które zwabia go jakimś takim dźwiękiem, czy to telewizora, czy to właśnie jakiegoś filmu, i on wchodzi do tego mieszkania. No a to jest mieszkanie czarownicy. Przynajmniej z tego, co tam gdzieś wyczytałam w opiniach też innych użytkowników, bo sam opis taki generalny, no lubimy czytać, jest bardzo, ale to bardzo enigmatyczny. No a gdzieś tam w opiniach wyczytałam, że no jednak zamyka go w tym mieszkaniu taka czarownica i on się będzie musiał stamtąd wydostać pewnie jakoś i tam może być dość strasznie, więc no jako, że to jest historia dla dzieci, no to pewnie dla mnie nie będzie aż tak strasznie, ale zobaczymy, czy to w moim odczuciu będzie historia dobra do przeczytania dzieciom, więc to też będzie, myślę, ciekawa przygoda w tym listopadzie, żeby sobie tak rozbić te mroczne książki. I co mamy jeszcze? Jeszcze chyba jedno coś mi zostało. To mam. I ostatnią książką, którą tutaj mam, jest coś, o czym Wam fabularnie nie będę za dużo mówić, bo jest to drugi tom serii Cixin Liu, czyli historia, trylogia o przyszłości Ziemi, chyba tak. Pierwszy tom to Problem Trzech Ciał i drugi tom to właśnie Ciemny Las, więc idealnie czekałam z kontynuowaniem tej serii na listopad, bo wiedziałam, że chcę kontynuować, ale wiedziałam, że będzie taki motyw i dlatego zaczekałam z tą książką i będę kontynuowała tę serię w listopadzie. Może tak szybko sobie przekartkuję pierwszy tom, żeby sobie przypomnieć. Ja dość dobrze pamiętam, co się działo w pierwszym tomie, ale sobie tak przypomnę historię, żeby wejść w ten klimat i później sięgnę po tom drugi, tom trzeci również leży na mojej półce, więc może w grudniu, bo to są dość długie już książki, sięgnę po trzeci tom, żeby skończyć tę trylogię jeszcze w tym roku. No nie mogę się doczekać, bo to jest jedna z tych trylogii, która jest idealna dla mnie, przynajmniej ten pierwszy tom, mówię na razie o pierwszym tomie, bo mamy tutaj połączenie nauki, fizyki, gier komputerowych i obcej cywilizacji, no więc wszystko, co ja w książkach uwielbiam. Jest tu faktycznie dość naukowo momentami, ale naprawdę fajnie. I naprawdę ten Problem Trzech Ciał, i ja to właśnie też googlałam, gdzieś tam starałam się sama gdzieś tam wyszukiwać niektóre rzeczy, jak to dokładnie w tym świecie naszym jest, w świecie fizycznym, co to są za problemy. I ja lubię właśnie tak się zagłębiać i jak taka książka, na przykład science fiction, uczy mnie czegoś nowego. Uczy mnie czegoś nowego właśnie związanego z kosmosem, związanego właśnie z prawami fizyki. I to mi ta książka dała. Był również wymiar lekko historyczny, więc to też jest fajne, bo wszystko dzieje się w Chinach i mamy tam rewolucję kulturalną, chyba tak się to nazywało. Ja dobra z historii nie jestem, ale to tak również otwarło pewien temat taki historyczny przede mną i mimo, że nie będę w tym ekspertką, no to był to fajny wymiar tej książki, taki początkowy. Bałam się tego, że będzie tak przez całą książkę, ale na szczęście nie, no bo ja jednak z tą historią to tak sobie, ale później weszła ta fizyka, nauka, no i już ta historia naprawdę poleciała i przeczytałam ją w trymiga. Więc mam nadzieję, że tę drugą część również mi się uda szybko przeczytać, bo ona ma prawie 700 stron, więc no dość duży grubasek. I to tyle chyba, nie będę Wam mówiła o książkach, które chciałabym przeczytać poza tym moim listopadowym motywem, bo te książki w sumie raczej mi się nigdy nie udają. Bardziej właśnie trzymam się w tych motywach i bardziej staram się wyczytywać te książki z tych motywów. Na pewno będę chciała skończyć książki, które mam rozpoczęte, czyli Nieznośną Lekkość Bytu zaczęłam.
Przestrzeń objawienia, której nie skończyłam niestety we wrześniu, ale opowiem Wam o tym w Europapie września, prawdopodobnie będzie za tydzień. I co jeszcze mam zaczęte? Wiedźmina, robię reread, więc też go będę chciała sobie skończyć. Coś tam jeszcze chyba mam rozpoczęte, ale na ten moment nie pamiętam, więc no zobaczymy. Wiadomo, że te rozpoczęte książki będę kontynuowała, a te 6 mroczno-ciemnych tytułów będę sobie rozpoczynała już niedługo, więc tyle ode mnie. Dajcie znać koniecznie, jakie są Wasze plany na listopad, a ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!